everything. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kozak i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Gry Margonem. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie questy eventowe Halloween 2021. Ostatnio zrobiliśmy sobie quest, tutaj żeśmy zakończyli i dzisiaj mamy kolejnego questa. Zaczynamy właśnie tutaj u ziomeczka w posiadłości Cruzo. Jestem gotowy i zaczynamy. I wracamy do naszych ziomeczków, którzy zlecali nam questa właśnie pobocznego, czyli wracamy do Verbin. Ja się akurat tepłem przez kamyk, akurat miałem odnowiony. I rozmawiamy z naszymi ziomeczkami. Dobra, znowu jesteśmy tutaj w ciemności. Okej. Okay. Musimy odpocząć. Okej, okay. Czyli będziemy musieli pewnie poczekać ze 3-4 minuty, więc widzimy się za chwilę. Dobra, gdy już odpoczęliśmy, około to trwało minutę, dwie, więc myślę, że będzie spoko. Zrobimy krok i mamy dialog automatyczny. Dobra. Magazyn krasnoludów jesteśmy. I co tutaj dalej? Dobra, czyli musimy iść do łóżka i po prostu się zdrzemnąć. Tutaj. Na macie akurat na ziemi trochę lipa. Wyklikujemy wszystkie dialogi. I czekamy. Możecie sobie poklikać, jak wam się nudzi. Po czekaniu chwili klikamy dalej. Orsza Wyżyna Rzeka. Ok, dialog automatyczny po zrobieniu kroku. Ok. Czyli musimy wyruszyć gdzieś tutaj. Podchodzimy tu. I przechodzimy. Chodzimy dalej. Dialog automatyczny. Dobra. To idziemy aż tutaj. Wpinamy się po linie i wchodzimy. Ale oni się teleportują tutaj koło nas. Śmiesznie to wygląda. Ogólnie widzowie, właśnie chciałem was przeprosić za tamtą solucję. Niestety tak szybko właśnie montowałem, że nie zwróciłem uwagi, że przy montażu trochę źle zrobiłem. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Po czekaniu dosłownie 2 minut możemy ruszać dalej. I wbijamy tutaj do orczego terytorium. Dialog automatyczny. Mamy nie tracić czasu i wspinać się razem z nimi do góry. Dobra, podchodzimy do tamtego kryształu akurat. Nie jestem pewien, jak ogólnie robię te questy wszystkie,
bo robię je bez, po prostu na ciemno je robię i tutaj wam staram się pokazać solucję w jak najszybszym, można powiedzieć, świetle. Dobra, idziemy za przejściem. Tutaj kolejny kryształ, żeby było można przejść. I przechodzimy przez przejście. Dialog automatyczny po zrobieniu kroku. Dobra, musimy zbadać tablicę, która znajduje się właśnie tutaj. Ok, kliknąć za bardzo nie mogę. Ale można i tak. Dobra, dialog automatyczny, gdy tylko się zbliżymy. Znowu dostaliśmy tą przetłumaczoną runę. Magiczna poświata i mamy skarbiec. Przeklikujemy dialogi. I gadamy ze złotem. Dobra, musimy to odpowiedzieć na parę pytań z tego, co tu widzę. Okej, zaznaczyłem tutaj trzęsienie ziemi. I udało się. Okej, przeklikujemy dialogi. Możemy tutaj właśnie... Dajmy tutaj, że krasnoludom, niech będzie. I wracamy do naszych zleceniodawców. Tamto właśnie z pytaniami odpowiedziałem, że trzęsienie ziemi, bo tam było co robi smog i tak dalej, na końcu pytania. Więc zaznaczyłem chyba dobrą odpowiedź. I to będzie koniec questa. I nagroda nie zawiera punktu doświadczenia, bo akurat ja nie zbieram doświadczenia. I to byłoby na tyle, co do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Grał z wami Kozak. Do następnej solucji. Trzymajcie się, cześć i pa, pa.